Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam niedrogi termometr na podczerwień z laserowym wskaźnikiem oraz podświetleniem oraz zapamiętaniem ostatniej wartości, jaką zmierzyliśmy. Termometr na podczerwień, takie sobie urządzonko w mocnej obudowie. Tu jest takie sobie opakowanie z tego urządzenia. O, tak to było spakowane. Tutaj mamy wymienione, gdzie i jak możemy w sumie skorzystać z tego urządzenia, na przykład w elektronice, w samochodach, ciepłe rury, jakieś przewody elektryczne, ogrzewanie, wentylacja, zimne, ciepłe jedzenie, basen, co tu jeszcze, fish tanks, o właśnie, fuse panels, czyli panel bezpieczników, transformatory, no wszystko, co chcemy. Możemy po prostu sprawdzić temperaturę w zakresie takim, w jakim ten termometr po prostu pozwala, czyli od minus 50 do plus 380 stopni Celsjusza, to jest naprawdę spora wartość. Mamy tutaj podświetlenie, mamy tutaj automatyczne wyłączanie naszego urządzenia, jeżeli już nie korzystamy z niego. Co jeszcze mamy? Laser możemy włączyć, wyłączyć, podświetlenie to samo, czyli możemy używać bez podświetlenia, bez lasera. Baterie dwie są w zestawie i już je wpakowałem. GM320 to jest dokładnie oznaczenie tego modelu. W zestawie mamy też instrukcję obsługi. Zobaczcie sobie ją tak w wyższej rozdzielczości. Zobaczcie na filmie, na Full HD, to będziecie mogli sobie ją przeczytać, jeżeli jesteście zainteresowani. Tu jest ważna i taka istotna informacja, że wraz ze wzrostem odległości w stosunku 12 do 1 kropka taka jakby pomiaru się powiększa. Czyli nie jest już tak precyzyjna, jakby to miało miejsce, gdybyśmy cały czas tej samej odległości obserwowali czy badali dany przedmiot. Ok, druga strona instrukcji, może kogoś też zainteresuje, czyli przyciski, do czego służą. No i specyfikacja oczywiście techniczna urządzenia. Ok, myślę, że to wystarczy. Tak naprawdę urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i zaprezentuję Wam właśnie teraz, jak to działa. Mamy tutaj kefir, niedawno wyciągnięty, mój ulubiony, nie wiem czy lubicie karasny staw, dla mnie najlepszy kefir na świecie, jaki w ogóle istnieje, wyciągnięty z chłodziarki niedawno i sprawdzimy sobie pomiar. Pomiar można zrobić klikając raz i wtedy mamy pomiar taki pojedynczy, co pół sekundy bada, więc jest bardzo czuły, albo wciskamy ten przycisk tutaj i cały czas wciśnięty mając, cały czas będzie skanował, czyli cały czas będziemy mieli aktualną temperaturę mierzonego przedmiotu powierzchni. Tutaj jeszcze mamy też przycisk zmiany wartości, wyłączenia, włączenia naszego lasera oraz podświetlenia. Nacisnę sobie raz, żeby uruchomić urządzenie i od razu się uruchamia. Chcemy tutaj sobie podejrzeć, co tu mamy, czyli jednostki, czyli że jest włączony laser. Zobaczcie, możemy włączyć, wyłączyć. To samo podświetlenie możemy włączyć, wyłączyć. Możemy wyłączyć to i to. Najbardziej ekonomiczne wtedy używanie, ale informacja hold, czyli ostatnio zbadana temperatura. Zobaczcie, jak raz sobie przycisnę, ciach, to sprawdza temperaturę w punkcie mniej więcej naszego laseru. Tu u góry, jak widzicie, jest taki celownik, więc warto w ten sposób celować, jak tutaj u góry widzicie. O, tak, i teraz powinniśmy zbadać temperaturę, zobaczcie, ciach. 22,7. Skierujmy teraz na nasz kefirek. O, tak, ciach, 22,7. 14. Druga opcja jest taka, że przytrzymujemy cały czas, zobaczcie, 22 i cały czas będzie się ta wartość zmieniać zależnie gdzie i co będziemy badać. Zobaczcie, cały czas mam wciśnięty. Laser cały czas pracuje w tym momencie i zobaczcie sobie, nachodzimy na kefirek i już jest temperatura niższa. To prawda, temperatura szybko rośnie, przed chwilą było około 8 stopni, ale jesteśmy w pomieszczeniu około 25 stopni, więc nie ma co przesadzać. Sprawdźmy sobie dłoń. O, może tak, żebyście lepiej widzieli. Ciach. 31,5. Od wewnętrznej strony powinna być cieplejsza. Zgadza się, 32. Ok. Co tutaj bada? Tam czujnik jest, którego optyka przeistacza w elektrykę i to wszystko jest, że tak powiem, mierzone. A żeby dokładnie Wam powiedzieć, jak to działa, przeczytajmy instrukcję. Bo tak będzie najprościej, tu jest dokładnie napisane, żebyśmy zrozumieli, jak to działa. O tu, termometr
Na podczerwień stosowany jest do mierzenia temperatury różnych powierzchni, gorących, niebezpiecznych lub trudno dostępnych obiektów bez kontaktu w szybki i bezpieczny w sumie sposób. Urządzenie składa się z optyki, to jest istotne, czujnika temperatury, wzmacniacza sygnału, układu przetwarzania i wyświetlacza LCD, czyli jest tego dosyć sporo. I teraz zasada działania. Optyka zbiera energię podczerwieni emitowaną przez obiekt i skupia ją na czujniku, a następnie czujnik przekształcają w sygnał elektryczny. Sygnał ten jest wyświetlany cyfrowo na wyświetlaczu po jego przetworzeniu. Więc jak widzicie, dosyć skomplikowane urządzenie, a tak prosto działa. Naciskamy przycisk, pokazuje nam pomiar teraz ekspresowy i szybko chcemy sprawdzić i zapamiętać, jaka była temperatura na przykład kefiru. No to mierzymy sobie tutaj, zobaczcie. O, tutaj na kefirek, ciach i puszczamy. Patrzymy 14 i możemy zanotować i tyle. Znowuż tak działa teraz funkcja autowyłączenia, czyli nic nie naciskamy i po około 5-10 sekundach urządzenie się wyłącza. I już oszczędzają energię. Te przyciski nic tutaj w tym momencie nie robią, a ponowne uruchomienie przycisku spowoduje kolejny pomiar, czyli nie ma funkcji pamięci, ale nie jest ona do niczego tutaj potrzebna. Chcemy zrobić pomiar i tyle. Patrzę, czy w obudowie jest tutaj jakieś miejsce do zaczepienia jakiegoś sznurka, żeby móc powiesić. Nie widzę, nie ma, ale jest urządzenie bardzo małe, wygodne. Jak dostać się do baterii? Tu jest takie wgłębienie, wystarczy podważyć. I tutaj są dwie bateryjki, które możemy sobie oczywiście wymienić na alkaliczne, bo te w zestawie są niealkaliczne. I w sumie to tyle. Zamykamy. Gotowe urządzenie. Zbadajmy temperaturę. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób można wykorzystać to urządzenie do mojej działalności. Dlaczego i po co je kupiłem. Kefir oczywiście wypiję i jego nie będę raczej badał. Mamy tu jakiegoś smartfona. Chwila, tylko odblokuję. Ciach. Mamy tutaj sobie smartfonika i jak to smartfonik, jeżeli jest nieużywany, to jest chłodny i z przodu i z tyłu. Sprawdźmy temperaturę zatem z przodu. O, tu na środku. 25 i 6, no taka mniej więcej temperatura otoczenia. W tylnej części puszczamy, też 25 i 6. Zobaczcie, co się teraz stanie, jeżeli włączę sobie AnTuTu benchmarka. Czyli przejdźmy sobie do AnTuTu, ciach, zróbmy sobie test again. Czyli w tym momencie wyświetlacz będzie sobie pracował, będzie się powolutku nagrzewał, ale chwilę to zajmie, bo od razu nie będzie gorący. O, ściszmy może, żeby nam tutaj... O, tak. Nie, żeby nie przeszkadzał. W tylnej części, najczęściej tu, w tym miejscu, jest ten układ graficzny, jest procesor, więc tu najszybciej się nagrzewa smartfon. I teraz tak, połóżmy sobie, a zresztą sprawdźmy z dwóch stron. Tutaj ekran będzie pracował, więc zobaczmy sobie temperaturę najpierw tu. Rozumiecie, pracuje sobie taki AnTuTu i sprawdzamy sobie temperaturę wyświetlacza. Ciach. Albo jakaś gra, jak ktoś z Was sobie zażyczy. Jak widzicie, temperatura rośnie. Powinna przynajmniej rosnąć. Mogę też robić pomiar taki, że będę cały czas trzymał, zobaczcie. I czekał i patrzył sobie, jak temperaturka sobie rośnie, widzicie? Albo po prostu nacisnąć sobie po jakimś teście, ciach. I sprawdzić temperaturkę. Druga rzecz, tutaj układ w tylnej części. Możemy sprawdzić obudowę na przykład w górnej części, tam najczęściej i najszybciej rośnie temperatura. O, tu na przykład 29. Mogę trzymać cały czas tak wciśnięte, zobaczcie sobie. Mniej więcej tak jak celownik pokazuje, bo celownik jest tak dostrojony, żeby ten element tu pomiarowy, czyli ten niżej, równo szedł do przodu tak jak laser, czyli nie na laserze, czyli mniej więcej na laser. Zobaczcie, według celownika najlepiej ustawić. Zobaczcie, celownik, o tak. I badamy sobie. 30 już jest. Możemy patrzeć trochę niżej. Czyli niżej jest chłodniej, a w górnej części, tak jak przypuszczałem, już jest 31 i temperatura rośnie. Tak więc jak widzicie, to urządzenie kupiłem specjalnie właśnie do zastosowania jakichś testów, żeby sprawdzić temperatury i przekazywać Wam informacje w wartościach, które są uznane, a nie na moje oko, że według mnie jest ciepły albo zimny. Wielu z Was pewnie oczekuje takiej informacji, dlatego inwestycja w forum wiedzy.pl wydaje się zasadna. O, tu już się robi coraz cieplej.
O, tu sprawdźmy. 32 stopnie. Dobra, zobaczmy jak tam. Okej, tu już zostawimy smartfona w spokoju, nie będziemy tego dalej sprawdzać, ale już sami rozumiecie, że takie urządzenie po prostu się przyda, czy to w motoryzacji, czy to w elektryce, czy to po prostu tutaj gdzieś w jakichś smartfonach, tabletach, komputerach, żeby sprawdzać na przykład temperaturę klawiatury, obudowy, no czegokolwiek sobie nie wymyślimy. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że urządzenie ciekawe, być może ktoś z Was sobie także zakupi właśnie to urządzenie. Ja kupiłem za 45 zł na Allegro GM320 model Benetech. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zachęcam Was do subskrypcji, a kefirek zachęcam Was do jego picia. Jest naprawdę świetny, z Krasnego Stawu. No nie ma lepszego kefiru w Polsce jak kefir Krasnego Stawu. Z Krasnego Stawu i zaraz go wypiję. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pytania względem tego produktu, chcecie, żebym coś przetestował, coś sprawdził, to po prostu oczywiście piszcie w komentarzach pod filmem. Zostawcie łapkę w górę, zachęcam Was do subskrypcji. Będzie coraz ciekawiej. Trzymajcie się, cześć Wam.